Siemanko! Z tej strony? Glutus! A dzisiaj mamy? Unboxing! Dobrze, unboxing. Unboxing czegoś, na co ja bardzo długo czekałem i się nie mogłem doczekać, żeby mieć w końcu to coś. I w końcu mam to coś. Tak. O, kolejny kizer na kanale! Wow! Fajnie, co? Dobra, otwieramy pudełeczko zabezpieczające. Chyba polecimy bez cięć. Aha, czyli tu już jest plastikowo. Już nie jest tak fajnie jak w wyższej klasie, ale jest to samo Passion Pride Performance. Design by Kizer. Jest. Twój nóż tatuś. No, mój nowy nóż. Ale fajowski. No, no, no. Ciężko go wyjąć. Okej. Właśnie, człowiek chodzi na siłownię, a nie ma siły otworzyć. Uwaga. No. To jest twój tatuś. Tak, to mój. Blade play, delikatny, wyczuwam na boki, góra, dół, nie wyczuwam. Od razu pokazuję, że to jest maleństwo. Zobaczcie w porównaniu do Victorinoxa. Widzicie, że jest tylko troszkę większy od Wicka. To znaczy, że jest to naprawdę bardzo, bardzo mały nóż. Blokowany liner lockiem, do którego już czuję, że trudno się dostać. Mamy kartkę. Uwaga. Okej. Dobrze, pokroimy i tą. Daj. Ale tej to chyba szkoda. Zobacz, tutaj jest ładny rysunek. Kotek z rybką. Nie, nie, nie szkoda? Wow. Wow. Naprawdę świetna ostrość. Pożegnamy się? Zaraz się pożegnamy. Najpierw coś powiemy. I tak trzeba ją pociąć. I tak to recenzje. Dobra. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!